154. rocznicę nadania praw miejskich dla Katowic odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w trakcie której radni procedowali uchwałę nadającą tytuł honorowego obywatela miasta Katowice profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu, który jest światowej sławy pianistą i pedagogiem związanym z Akademią Muzyczną w Katowicach. To olbrzymie wyróżnienie, myślę, i to jest docenienie jego wkładu w rozwój kultury w naszym mieście. Przede wszystkim myślę tutaj o muzyce. Przez jego dokonania jako pedagoga, nauczyciela, jurora w wielu międzynarodowych konkursach pianistycznych, to jest coś, czym się niewiele osób może poszczycić. A my jesteśmy bardzo dumni z pana profesora i cieszę się, że on też jest dumny z Katowic, które sobie upodobał jako miejsce do życia, jako miejsce, w którym postanowił związać kolejne losy swojego życia. Mieszkam tutaj od 17 roku życia, mam w tej chwili 83 lata. Nigdy nie chciałem gdzie indziej zostać, choć miałem propozycje różne w pięknych miejscach. Ilekroć wracam z wielkich ośrodków urbanistycznych z całego świata, to czuję się w Katowicach jak u siebie w domu. Mam dużo pracy, ale robię to, co w moim zakresie, w moim wieku jest możliwe, co mi nie sprawia trudności, a co mi sprawia wielką radość. A ja do tego dochodzą jeszcze słowa podziękowania i słowa, jakby powiedzieć, takiego pod moim kątem uznania. Mam wielką satysfakcję, że robię coś dobrego i pożytecznego. Podczas uroczystej sesji wręczono także tytuł zasłużony dla miasta Katowice Krystynie Szafraniec, Andrzejowi Lubiatowskiemu oraz oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowanemu przez profesora Jerzego Barglika. To jest ogromne wyróżnienie. Oddział Zagłębia Węglowego, tak jak i całe stowarzyszenie, ma 100 lat i właściwie przez cały czas związany jest z Katowicami. Początkowo trochę korespondencyjnie, bo rozpoczynaliśmy działalność w Sosnowcu, bo nie dało się prowadzić jej pod zaborem pruskim w Katowicach i w latach powstań śląskich. A potem już na stałe przenieśliśmy się do Katowic, zachowując nazwę oddziału Zagłębia Węglowego. Jestem zawodu urbanistą i się zafascynowałem jako młody urbanista Katowicami, jako nowym miastem kapitalistycznym, a nie socjalistycznym, tak, którego mnie uczono na studiach. I się zaangażowałem w tym 89 w kreowanie, w zmianę polityki polskiej z ziemiańskiej, ziemskiej na miejską. Zgodnie z hasłem, które głosiliśmy, tyle państwa, ile miasta. To jest końcowa może nagroda przyznana przez tych, którzy najlepiej orientują się w moich dokonaniach. To wyjątkowo jest cenne, a dla mnie, jako fanki teatru, a równocześnie mieszkanki naszego miasta, która dla niego chce wszystkiego najlepszego. Jestem wrażliwa na to, co mówią o moim mieście mieszkańcy innych regionów Polski. To, że mówią dobrze, że w tej chwili dostrzegają olbrzymie zmiany, które w tym mieście nastąpiły, to jest dla mnie również nagroda. A to wyróżnienie jest taką satysfakcją zawodową, satysfakcją osobistą. Dodatkowo były prezydent Katowic Piotr Uszok oraz obecny prezydent Marcin Krupa otrzymali medale stulecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.